Niewiele osób miało doskonałe dzieciństwo otoczone miłością. Dla wielu brak miłości wydaje się być obecny od dzieciństwa. Niezależnie od tego, czy ten brak miłości jest prawdziwy, czy też zinterpretowany przez nasze małe oczy. Niektórym przydarzyły się tragedie, które zdają się świadczyć o braku miłości. Innym wystarczyło drobne wydarzenie lub słowo, które mogło wydawać się nieszkodliwe w oczach innych, ale na zawsze zaszkodziło dziecku. Następnie kontynuujemy życie wypełnione tą emocjonalną pustką, ciągnąc ją, gdy przeciągamy walizki z jednego związku do drugiego, z jednej pracy do drugiej, z jednego środowiska do drugiego. W rzeczywistości, bez względu na to, przez co przeszliśmy, liczy się to, co teraz z tym zrobimy. Czy będziemy go nosić w bagażu do końca naszego życia? Czy będziemy mieli wystarczająco dużo poczucia własnej wartości, by poświęcić czas na odstawienie naszej torby i pozbycie się tego, czego już nie chcemy? Najpierw musimy uregulować nasze stare przekonania, że nie jesteśmy wystarczająco kochani, że nie zasługujemy na miłość lub musimy być zadowoleni z braku miłości niektórych ludzi do nas. Nie urodziliśmy się dla okruchów. To, że wierzymy, że nie byliśmy kochani w przeszłości, nie oznacza, że nie możemy nauczyć kochać się w teraźniejszości. Kiedy zwracamy uwagę na brak miłości w naszym życiu, pomagamy zachować ją w naszym życiu. Ponieważ wszystko, na czym się skupimy, rozszerza się. Aby uleczyć się z braku miłości, zacznijmy od znalezienia obecności miłości wszędzie w naszym życiu. Musimy nauczyć się rozpoznawać miłość we wszystkich jej formach, ponieważ często objawia się ona dyskretnie, jako drogocenny skarb, o który musimy dbać. A więc ten przyjaciel, który przychodzi do nas i przynosi posiłki, to jest miłość. Ta przyjaciółka, która do nas dzwoni, bo czuje z daleka, że nie czujemy się dobrze, to jest miłość. Klient, który dziękuje nam za to, co dla niego zrobiliśmy, czyli miłość. Nasz pupil, który patrzy na nas z głęboką miłością, czyli miłość. To dziecko, które spotykamy na ulicy, które obdarza nas swoim najlepszym uśmiechem, czyli miłością. Drzwi, które otwierasz dla tej starszej osoby, to jest miłość. Twój sąsiad, który po burzy odgarnia śnieg z twojego samochodu, to jest miłość. Ptaki śpiewające wczesnym rankiem, gdy słońce wschodzi na horyzoncie, to jest miłość. Pozytywny lub wspierający komentarz, który otrzymujemy, to miłość. Wdzięczność osoby za tę małą przysługę, jaką wyświadczyliśmy, to jest miłość. Osoba, która gra cudowną melodię na publicznym pianinie, czyli miłość. Wasze dzieci, które wam dokuczają, to jest miłość. Przypadkowe spotkanie wspaniałych ludzi, czyli miłość. Nieskończone piękno natury, czyli miłość. Mądrzy ludzie, którzy dzielą się swoją wiedzą, czyli miłością. Oślepiający zachód słońca, czyli miłość. Śmiech małego dziecka, czyli miłość. Miłość przybiera wszystkie formy. Tak więc przyjaciel, który się dąsa, jest również miłością. Dziecko, które cię przeraża, jest również miłością. Rozczarowanie nową pracą to także miłość. Konflikt z ukochaną osobą to też miłość. Samotność to także miłość. Gniew, smutek, niecierpliwość to także miłość. Ponieważ wszystkie te sytuacje mają na celu przebudzenie nas do mocy naszej miłości. Bez względu na to, jaką formę przybierają, bez względu na to, od kogo pochodzi ta miłość, ona jest wszędzie obecna. Każda komórka, każda cząstka naszego ciała, naszej planety, naszego wszechświata składa się z miłości. Życie oferuje nam w każdej chwili wszystkie możliwe przejawy miłości. Im więcej nauczymy się rozpoznawać miłość we wszystkim i w każdym, tym bardziej będziemy przyciągać miłość do naszego życia i tym bardziej będziemy żyć w miłości. Tekst
Diane Gagnon. Pytanie do ciebie. W jakich drobiazgach dostrzegasz miłość? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie.